do inwestowania w udziały, tu taki miękki inwestor nie da rady. Tu trzeba mieć też trochę taki łeb jak sklep za przeproszeniem, bo zrobienie tego audytu to nie jest taka prosta sprawa nawet przy prostym temacie. Dlatego możecie jakby, wiadomo, że no, jakby im więcej czytamy, im więcej się szkolimy i tak dalej, to jest okej, ale wy musicie po prostu zacząć to robić. Tu traktujcie pewne rzeczy szkoleniowo, bo nic was tak nie nauczy jak praktyka, nie? Musicie w to wejść, robić i jeszcze raz robić. I powiem wam jeszcze coś brutalnego. I tu na pewno się kilka razy pomylicie. Na pewno. Słuchajcie, bądźcie odważni. Naprawdę, jak się pomylicie, to trudno, no ale to tak jak to się mówi, będziemy dużo bardziej żałować tego, co nie zrobiliśmy, niż jeśli nawet zrobimy i się pomylimy. Jak się pomylicie, to ja wam pomogę się z tego wyplątać.